Kurcze. Kurcze? Kurczaki są tak pyszne, że kompletnie odpłyniesz, a skórka... Uważka. Jestem żółwiem w mojej rodzinie, ponieważ mam niby twardą skorupę, a miękką duszę. Dbam o wszystkich jako ta żółwica w filmie Magda. Mogą to potwierdzić wszyscy wokół mnie. W ogóle ta bajka bardzo dużo ma wspólnego z moim życiem jako bardzo małej dziewczynki 10-letniej z jej różnymi doświadczeniami na Kubie, w Wyspie Gorącej, na której mieszkałam 6 lat. I pamiętam, że jak płynęliśmy na Valle Paraíso, wokół nas były same płetwy rekinów. Było ich dziesiątki, setki. A myśmy wracali słabą łodzią do dalekiego brzegu. Nie bierz tego do siebie, szczena. Jesteśmy w twoim menu. Rekiny już tak mają. Brakowało mi twoich opowieści o kuchniach świata. Zgotuję ci jeszcze nie jedną kuchenną rewolucję. Nie da się ukryć, że pan, który pracował nade mną, miał ciężką pracę i bardzo mu za to dziękuję, a ja wam dziękuję za szansę i jeszcze jednego doświadczenia, które dla mnie było wyjątkowe i bardzo mi się podobało. I co, łyknęłeś jakiegoś kurczaka? Kury to kumple, a nie prowiant. Jeszcze o tym nie słyszałaś? Płyńmy do domu. W imieniu Magdy Żółwicy i Magdy Kessler zapraszam wszystkie dzieci, wszystkich rodziców na film pod tytułem Mniam. Magda Gessler, Piotr Frączewski, Jerzy Kryszak, kabaret Ani Mrumru. Mniam. Ktoś ma smaka na kurczaka? Tylko w kinach.